Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Wyobraźcie sobie, że wczoraj nagrałam Wam wspaniałego cook vloga i tam były 3 ciasta i w ogóle, bo robiłam ciasta dla przyjaciółki, by mnie poprosiła. Dekoracje, wszystko już jej, te ciasta przekazałam, bo przez chwilę po nie przyjechała. A ja sobie pluję w brodę, bo zmyliła mnie jedna rzecz, myślałam, że to jest stary filmik, bo tak mi się jakoś zaczęła rolka przewijać i przez przypadek skasowałam pierwszą część, potem drugą. Myślałam, że to jest właśnie jakiś stary materiał, no i klops. A obiecałam Wam na Instagramie, że Wam nagram cook vloga, więc pomyślałam, że dzisiaj Wam nagram jeszcze raz to ciasto kruszone. Sernik może innym razem. Sernik jest pyszny, mascarpone także, a nie tylko. Zrobiłam ciasto bananowe. Sernik na zimno zdecydowanie polecam, bo to jest takie ciasto, które w sumie większość ludzi lubi. A dzisiaj zrobimy sobie ciasto kruszone z wiśniami. Nie możecie dodać różne inne owoce, bo można na tej bazie kruszonego ciasta pracować, zrobić jabłecznik. Można dodać śliwki, można dodać wiśnie, jakieś owoce leśne, jakieś po prostu Wasze zbiory. Ja na przykład mrożę sobie często owoce, jak jest sezon, mam mnóstwo borówek, bo też uważam, że takie bezowe jest pyszne z borówkami, czy kruszone właśnie. I my idziemy na grilla jutro. Taki przepis na moim kanale nagrywałam, ale uwierzcie mi, że to jest najlepsze kruszone ciasto na świecie. Wiśnie czy śliwki mam zawsze w zamrażarce. Kupuję mrożone i wydaje mi się, że te mrożone zupełnie nie odstępują od tych świeżych. Ostatnio kupiłam takie śliwki na bazarze, węgierki chyba, to są te malutkie. Jezu, dramat. Słuchajcie, takie niedobre były, takie gorzkie. Kupiłam w Lidlu śliwki, miałam taką ochotę i były obłędne, więc to po prostu zależy. No ja nie trafiłam na te śliweczki może na tym bazarku. Pokażę Wam dzisiaj ciasto kruszone z wiśniami. Zachęcam Was, żeby to ciasto robić, bo ono jest super proste, super smaczne, zawsze wychodzi. Wszyscy je lubią i można je takie na ciepło podać z lodami, można na zimno, można do śniadaniówki, do pracy. I jest to zdrowy słodycz, że tak powiem. Dostaję od Was bardzo dużo wiadomości na Instagramie. Jesteście zaintrygowani tym, że robię cukier waniliowy. To jest nic prostszego. Najlepiej jest taki drobny cukier kupić. Do tego laskę wanilii, przekrajamy ją na pół, wyjmujemy nasionka, kruszymy i ten cukier przychodzi. Pięknie to pachnie, te nasionka, gdzieniegdzie, i dodaję często do ciast właśnie, bo to zaoszczędza tak naprawdę nam pieniądze. No ta laska wanilii trochę kosztuje, ale ja tą laskę używam, dosypuję po prostu, jak mi się kończy ten cukier, to dosypuję, mieszam i to tak się, nie wiem, kisi w tym swoim własnym sosie. Przechodzi ten zapach, więc nie dodaję w ogóle aromatu waniliowego czy takiego ekstraktu z wanilii, bo wszystko tutaj jest i to wystarczy do ciasta bananowego, do owsianki, do kaszki, do kawy też bardzo fajnie dodać, do herbaty może nie specjalnie, no ja nie lubię takich wynalazków, ale do kawy. Ostatnio właśnie robiłam gościom latte z tym cukrem i oni się pytali, co to za syrop, co to jest, co to jest? Mówię, to jest zwykły cukier i laska wanilii, więc zaraz Wam pokażę z bliska, bo tak strasznie jasno się zrobiło. Tak naprawdę potrzebujemy 4 żółtka, potrzebujemy szklankę cukru, 2 szklanki mąki, kostkę masła i proszek do pieczenia. To jest wszystko. Żółtka już sobie tutaj 4 przygotowałam. Białek nie wyrzucam, można tylko zrobić na przykład bez jakichś tam puch z cukrem, pudrem. Do tego dodajemy proszek do pieczenia. Powiedziałabym jedną czubatą łyżkę. Kostkę masła już mam przygotowaną. Kostka masła musi być zimna do kruszonego ciasta, więc o tym pamiętajcie. I mam ten cukier swój i chciałam Wam pokazać z bliska, jak on, zobaczcie, tu wygląda. Widzicie? Są resztki wanilii pokruszone. No pachnie to obłędnie, dosłownie jak ten cukier wanilinowy. W przepisie jest, żeby dodać szklankę cukru. Teraz uwaga, pamiętajcie, że jeżeli na przykład będziecie robić szarlotkę, to lepiej tego cukru dodać mniej, bo jabłka są często słodkie, ale jeżeli na przykład będziecie robić wiśnie, które są kwaśne i puszczają dużo soku, to te wiśnie później jeszcze będziemy opruszać mąką. Ja to generalnie wszystko robię na oko i zobaczcie, tutaj mam resztki wanilii, co jest super, no i ten zapach, aromat, smak. To jest za mało, ale chcę już utrzeć cukier z żółtkiem i wydaje mi się, że do każdego dania trzeba po prostu włożyć trochę swojej miłości, trochę swojej przyjemności, wtedy ono jest zupełnie inne, ale to wszystko zależy od Was. Wiele osób ściera je na tarce, ja kroję na kawałki, najczęściej zakładam rękawiczki, bo ja nie lubię się za bardzo babrzeć.
Natomiast to też wiele osób uspokaja, ja to jak najbardziej rozumiem, więc na tym etapie będziemy dodawać masło i dwie szklanki mąki. Zobaczcie, jak pięknie mi już tutaj te żółtka z cukrem się utarły. Jaki ładny kolor. Mamy masło, pokroiłam je na takie kawałki w moim stylu, czyli niedbałe i nie miałam cierpliwości do tego, bo ja nie mam cierpliwości do takich rzeczy. Sorry, gory. Jeżeli Wam się bardzo chce, to możecie przesiać tą mąkę, ale ja uważam, że do kruszonego ciasta nie ma takiej potrzeby. To bardziej do bananowego czy coś, ale no ja tego nie robię raczej nigdy. O, ups, przepraszam. Tutaj rozsypało, no i takimi ruchami, wiecie, wolniejszymi to robię, dookoła. Dopieszczam to ciasto. Trzeba niestety przejść na tryb ugniatania rękoma. Kochani, wyobraźcie sobie, że odzywam się do Was po 2,5 godzinach tego, co zostawiłam, bo tak, wpadła moja mama, dostałam od niej przepiękne mieczyki, poczęstowałam ją rosołem, poczęstowałam ją ciastem, bardzo jej smakowało. Byłam w międzyczasie też z moją córeczką u lekarza, bo przez ostatni czas była w domu przeziębiona. Chciałam tak sprawdzić, czy wszystko jest ok. No i wracamy do ciasta, więc zaraz odwrócę kamerę i zobaczycie wszystko z bliska i też postanowiłam, że zrobię dla Was, żeby Was nie zostawiać tak tylko z jednym ciastem, też to bananowe, a następnym razem pokażę Wam sernik na zimno, jeżeli będziecie chcieli. I jeszcze jedno takie mam ciasto w zanadrzu, które mi super wychodzi i też super się sprawdza, więc jak będziecie mieli ochotę, to dajcie znać w komentarzach. Mamy tutaj tą podstawę naszą ciasta, mamy też ciasto na kruszonkę. To jest trochę za mała brytwanka, no ale nic. Dodaję trochę mąki. I tutaj też dodaję mąkę na te nasze wiśnie. Ja kupuję mrożone, tak jak Wam wspominałam wcześniej. Tyle wystarczy. I troszeczkę właśnie możemy opruszyć, bo one puszczają sok. Wiecie, nie za dużo. I teraz mamy kruszonkę. Można dodać trochę mąki. Ja na przykład uwielbiam takie coś, takie grube. To już wszystko zależy, co kto lubi. I gotowe. Ciasto wsadzamy do piekarnika. Mój piekarnik jest trochę inny, więc ciężko jest mi radzić, ale ja bym zrobiła tak, 40 minut, 15 minut bez termoobiegu i później z termoobiegiem. 180-200 stopni. To wszystko zależy od Waszego piekarnika. Idealne z lodami na ciepło, na zimno. Do kawy, herbaty, tak po prostu sotę. Ciasto już jest w piekarniku. Teraz zajmiemy się naszym ciastem bananowym. Jedno jajko roztrzepujemy. Proszek do pieczenia. No tak powiedzmy łyżka. Czubata. Tak na oko. Teraz mamy banana. Najlepszy banan to jest taki banan już czarny wręcz i wtedy mało cukru, trzeba pamiętać. Taki, wiecie, miękki no, musi być. Ten jest ok. Na przykład ja tego nie wyrzucam, tylko wsadzam to do wody. Wsadzam to do wody na przykład na 24 godziny i później tą wodą podlewam kwiaty. To jest też bardzo fajny sposób, żeby tego nie wyrzucać, a resztę do kompostownika, bo ja kompostuję praktycznie wszystko. No i tutaj już nam, widzicie, zachodzi reakcja. To jajko i proszek. Teraz dodamy cukier. Jeżeli na przykład do tego ciasta dodacie orzechy czy jakieś bakalie, no to trochę więcej. Troszkę do pieczenia ciasto będzie potrzebowało siły, aby wyrosnąć przy tych wszystkich bakaliach, także to weźcie pod uwagę. No można to zmiksować, ja tego nie robię, bo mi się nie chce tego wszystkiego brudzić, wyciągać i zazwyczaj robię to super szybko. Dodajemy cukier, robię zawsze dwa i tutaj też jest dość sporo tej wanilii i tak dalej. I tutaj bym powiedziała, że do tego ciasta na jedno jajko i jednego banana, zależy jakiego właśnie macie banana, bo jak on jest bardzo dojrzały, taki czarny, to jest super słodki, więc ja bym powiedziała, że tak, no pół szklanki cukru. Mieszamy z miłością. Ja w ogóle do tego ciasta kiedyś dodawałam olej, ale teraz nie dodaję oleju. Uważam, że nie ma takiej potrzeby. I na przykład dzisiaj pomyślałam sobie, że może bym dosypała trochę nasion chia. Czemu nie?
Ja sobie kupiłam kiedyś taki z TK Maxa pojemniczek. I tutaj mam. O. Wystarczy. Niestety nie mam już brytwanek, więc bym musiała takie jednorazowe użyć. Jeżeli chodzi o to ciasto, to ja uważam, że najlepszy sposób to jest mąka na oko. Bo często jest tak, że na przykład jest w przepisie jakimś szklanka mąki, a tak naprawdę wtedy to ciasto jest takie za suche, niedobre, bo chodzi o to, żeby to ciasto było wilgotne, żeby to było takie ciasto bananowe, te chlebki bananowe, też ten banan sprawia, że one są wilgotne, ale jak dodamy za dużo mąki, to ciasto nie do końca będzie miało racji bytu. Najlepiej jest na chwilę to zostawić, żeby zaszła reakcja, żeby chociaż trochę się oswoiło ze sobą. Przyniosłam już sobie taką jednorazową brytwankę, ja je kupuję w Action, chociaż staram się jak najmniej tego używać, kiedyś używałam tego więcej. No teraz niestety nie mam takiej możliwości i to zaniosę gościom. Jak na przykład gdzieś idę, to często przekładam albo robię w czymś takim, bo później z tymi naczyniami to wiecie, jest problem. Albo daję i później ich nie mam. Ja na razie dodam. No najlepiej jest przesiać tą mąkę. No ale ja nie mam na to cierpliwości ani czasu. I tak delikatnie mieszam. I na razie widzicie, dodałam, no to jest, powiedziałabym, że 1/4 szklanki. Zwróćcie uwagę, że na przykład na tym etapie uważam, że szklanka mąki to byłoby za dużo. Czyli, no tak jak mówię, pół szklanki. Jest dobrze. I taki sam proces, powolutku, zagarniamy. I to jest wygodne ciasto, bo nie trzeba tego miksować. W jednym naczyniu wszystko wrzucamy. Nie brudzimy rzeczy, później nie trzeba tego zmywać. No i efekt jest ekstra, naprawdę, bo to można właśnie do śniadaniówki dać, zjeść na śniadanie, do kawy, do pracy sobie wziąć. Też to ciasto się tak nie kruszy przez to, że jest wilgotne, co lubię. Ja nienawidzę okruchów. Jeżeli macie na przykład takie ciasto trochę za gęste, to można dodać jeszcze jedno jajko. Wtedy jest łatwiej, chociaż uważam, tak jak wcześniej wspomniałam, że ma znaczenie ta kolejność. Można dodać trochę sody oczyszczonej. Nie za dużo, naprawdę dosłownie kawałek. No i przelewamy. Koniec ciasta. Fajnie wyglądają te nasiona chia. Tak dodaję czasami, wiecie. Coś tam na oko, bo sobie myślałam, a może to będzie fajne. I czasami jest fajne, no teraz na pewno będzie fajne, ale często nie jest. Ale eksperymentuję i to mnie w ogóle nie zraża. Nie boję się tego. Tak jak Wam wspomniałam, mój piekarnik jest dziwny, ale Wam sugeruję 40 przy normalnym piekarniku, 180 stopni. Ja to zrobię 200 stopni, 15 minut w podgrzewaniu dolnym, a później termoobieg 180 stopni i u mnie 25-30 minut. To urośnie i będzie ok. Tak wygląda to ciasto z bliska. Tak wygląda ciasto wyjęte prosto z piekarnika. Jeszcze skwierczy, jak widzicie, więc trzeba czekać. Nawet na ciepło jeszcze nie można tego jeść. To znaczy, no można spróbować, ale to się będzie rozwalało, więc musimy poczekać, aż delikatnie przestygnie. I zaraz Wam pokażę efekt finalny. Tak wygląda to poprzednie ciasto bananowe, które robiłam. W piekarniku nadal mamy to, co robiliśmy teraz, dzisiaj w tym filmie. No i tutaj ta bohaterka wiśniowa, kruszona beniamna z lodami waniliowymi do jesiennej herbaty. Niebo w gębie. Piękne są te mieczyki, nie mogę się na nie napatrzeć. Drugie ciacho też już mamy gotowe, musi przestygnąć, urosło. Można bardziej podpiec albo mniej, to wszystko zależy. No i to. Jak widzicie, wygląda pysznie i tak smakuje. Niestety nie mogę go pokroić, bo jest dla gości to i to. Może jeszcze zaniosę ten sernik na zimno, zobaczymy. Przepisy są zrobione, macie je na filmiku, jak będziecie chcieli, możecie sobie do nich zajrzeć. Mam nadzieję, że będzie Wam smakowało. Dajcie znać, jakich bezskładników najbardziej lubicie używać. Kochani, to byłoby tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że się Wam do czegoś przydał. Wiem, że jak robicie moje przepisy, to oznaczacie mnie na Instagramie, ja udostępniam u siebie. Bardzo się cieszę i fajnie, że też eksperymentujecie w kuchni, bo to jest bardzo ważne i też, tak jak mówię, potrzebne, bo często z tych eksperymentów wychodzą fajne rzeczy, nie zawsze, ale trzeba być otwartym i myślę, że warto jest w tej kuchni się bawić, tak jak zawsze Wam powtarzam.
Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za Wasze komentarze. Dajcie znać, czy chcecie więcej kuchni vlogów. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Buziaki. Pa, pa, hej.